Co tu właściwie można powiedzieć? Wydawałoby się, że właściwie wszystko na temat tego, jak wygląda hodowla zwierząt futerkowych, zostało już powiedziane i że powinno to przynieść jakieś rezultaty. Wydaje mi się, że wszyscy już powinni wiedzieć, jak strasznie cierpią te zwierzęta, jaki to jest problem dla środowiska i jak bardzo to jest niepotrzebne. Ale ciągle jeszcze nie przyniosło to rezultatów i mam nadzieję, że przyniesie niebawem. Dlatego, że to jest moim zdaniem, chciałbym się powiedzieć, nieludzki proceder. Problem w tym, że my ludzie jesteśmy jednymi stworzeniami, które są w stanie powodować taką ilość tak bezsensownego cierpienia z tak niskich pobudek, bo futra naprawdę nie są nam potrzebne. Futra są jakąś fanaberią i to strasznie okrutną fanaberią. Są jakąś naszą zachcianką, modą, snobizmem, a to, jakie cierpienie u zwierząt powodują, jest po prostu niewyobrażalne. Wydaje mi się, że powinno być obowiązkowe dla każdego człowieka, żeby obejrzał jakiś film, jak wygląda życie zwierzęcia na fermie futrzarskiej. Bardzo wspieram otwarte klatki i wszystkie akcje, które mają na celu zamknięcie ferm futrzarskich. Pozdrawiam, Agata.